Steel MS260 wersja, chyba z tego co pamiętam, G. Gdzie ona też posiada ten katalizator i tam producent podkreślał, że w instrukcjach i chyba w broszurach reklamowych, że tam nie wolno było wtedy stosować, jak była właśnie dostępna jeszcze benzyna na stacjach benzynowych, benzyna ołowiowa w tych akurat silnikach do stosowania mieszanki paliwowo-olejowej miała by trafiać już benzyna bezołowiowa. No bo po prostu o to chodzi, że wtedy chyba tam powstawało ryzyko chyba stopienia chyba tego wkładu katalitycznego. Dobra. Co tu będę jeszcze wam nawijać? W tych pilarkach już dziś na jeden pan na filmiku na YouTubie mówił, że właśnie rynki te wschodnie, ogólnie chyba mi się wydaje, że to już w tych nowszych pilarkach, tam na tym modele, nie wiem, chyba 240 i tak dalej, bo chyba kiedyś nawet taką naprawiałem. Husqvarna zastosowała gaźnik, gdzie byle użytkownik posiadający jakiś tam mały śrubokręcik płaski nie może sobie takim właśnie śrubokręcikiem wyregulować tego gaźnika, tylko musi posiadać taki typowy serwisowy klucz, taki śrubokręt. Ja gdzieś go posiadam, bo normalnie właśnie wtedy jak regulowałem tą pilarkę, to musiałem sobie ekstra właśnie zakupić te wykrętaki takie, wiedząc o tym, że to kwestia czasu mi się to przyda. Bo oprócz tego, że właśnie lubię po prostu też ludziom gdzieś sobie po godzinach grzebać przy tych pilarkach i je naprawiać. Więc co tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć? No, mam nadzieję, że zakup się sprawdzi, odwdzięczy się wieloletnią eksploatacją. Oczywiście trzeba dbać o ten sprzęt, żeby on długo chodził. Wezmę tutaj, pochowam te, założę ten, tą osłonę tego cylindra i wezmę ją, zatankuję. Akurat w tym zestawie Winterkita zauważyłem, lata sobie zaślepka, bo akurat były takie wersje chyba, z tego co pamiętam, chyba właśnie w 3.5.3, czy nie, przepraszam, w 3.5.0 chyba. Tam chyba zaślepka była ta jakby, ona była odlana, tylko nie było tego tej przysuwki założonej i trzeba było, że można było ją odsłonić, żeby trafiało częściowo powietrze do gaźnika, żeby ono zostało, ten gaźnik został ogrzany. To tą zaślepkę trzeba było wypchać i tylko była ta malutka dziureczka właśnie, żeby tą zaślepkę założyć, co tam jest w tym zestawie tego Winterkita. Ale dobra, zakładamy osłonę cylindra. Ładnie siadła. Zamykamy zaczaski. No i co? Weźmiemy, nalejemy olejku. Ja akurat jeszcze używam starego kombi karnistra Husqvarny. Generalnie nie polecam akurat tego typu kombi karnistrów. Nawet jak je by gdzieś ktoś widział, będąc na zakupach, nie wiem, w Juli czy gdzieś, bo widziałem, chyba tam były dostępne tam Makulocha czy tam Partnera, takie żółte. W tym samym wyglądzie to odradzam zakupu. Są lepsze kombi karnisty, chociażby kupić sobie akurat konkurencyjnego Stila. Moim zdaniem on jest po prostu trwalszy, jeśli chodzi po prostu o, bo chodzi o komfort użytkowania. Ten jest narażony na jakieś upadki, delikatne są wlewki, zwłaszcza od strony paliwa i łatwo jest go uszkodzić i później to po prostu paliwo gdzieś podczas tankowania gdzieś się bokiem przelewa. Ale to mówię, to jest moja subiektywna opinia, może ktoś stosował taki karnister, nie miał takiego problemu. Nie, po prostu u mnie było coś takiego, że
podczas tankowania jakoś ta wlewka od strony benzyny właśnie ona się jakoś przekrzywiła i zaczęła bokiem wylewać się paliwo, musiałem kupić nową wlewkę. Dobra, mamy olej zalany. Teraz benzynka. Generalnie gotowa jest pilarka na pierwsze uruchomienie. Co chciałbym powiedzieć teraz na temat właśnie tego docierania co do samej mieszanki. Mieszankę normalnie mam rozrobioną w proporcji 50:1. Standardowo setka oleju na 5 litrów benzyny. Tyle, że jeśli chodzi o zastosowany olej, tutaj akurat stosuję Żenechur Skwarnowski olej, nie wiem, tam typu HP, LS Plus czy XP. Tylko ja akurat od bardzo długiego czasu stosuję, w sumie od chyba tam, nie wiem, 2011 czy 12 roku, jak zaczęto sprzedawać na polskim rynku właśnie pozostałą gamę olejów od strony Stila, czyli właśnie kiedyś tam był tylko czerwony, a później właśnie wprowadzili te HP Super i HP Ultra, to ja zacząłem kupować HP Ultra. Normalnie gdzie kosa spalinowa i pilarki były używane na czerwonym oleju HP, który ma bazę mineralną, ja normalnie przeskoczyłem na HP Ultra, tylko na to zasadzie takie, że jak zatankowałem te maszyny, to robiłem coś takiego, że po prostu odpalałem je i je zostawiałem na moment taki, że dwa zbiorniki były wypalane na jałowych obrotach, tak żeby po prostu się ta skrzynia korbowa i te cylindry były przepłukane z tego takiego nagaru. Co do samej procedury docierania. Mój tato, jak on kiedyś kupił model 351, i chyba ja nawet nieraz tam słyszałem gdzieś z kimś, jak rozmawiałem, jak kiedyś kupowali pilarki, zwłaszcza jeśli chodzi o Husqvarnę czy inne narzędzia ogrodnicze. To była taka zasada, że pierwszy zbiornik paliwa, jak się zalało mieszanki, normalnie się pilarkę odpalało, sprawdzało się, czy jest smarowanie, i tą pilarkę się wieszało na sznurku i ona miała jeden zbiornik, że tak to określę, miała wypyrkać. Miała wypalić ten zbiornik, żeby właśnie ten silnik na wolnych obrotach. No, pewna część osób powie, że dwóch słów na wolnych obrotach nie ma chodzenia. Temat dyskusyjny. Ja akurat nie będę tego rozwijać. Wiele razy tak robiłem, że zostawiałem pilarki na jałowych obrotach. Ja normalnie przykładam palce do tłumika, do ożebrowania cylindra, jakoś nie wyczułbym jakichś niepokojących objawów, jeśli chodzi o jakąś wysoką temperaturę. Normalnie pilarkę. Tak jak jakiś tam, nie wiem, kosę spalinową, czy właśnie model MS-194 od Stila. Normalnie po zatankowaniu wieszałem na takie wolne dotarcie, no a później po wypaleniu tego innego zbiornika następny zbiornik i wtedy pilarka szła do cięcia, cięcie na spokojne, przecięty wałek, odpuszczenie gazu, gdzieś tam generalnie spokojna praca, wypalenie 5 litrów mieszanki. Wtedy jeszcze jechałem na serwis na wyregulowanie na nowo gaźnika, także po prostu pilarka ona już chodziła w zakresie swoich obrotów i jakoś to chodzi. No wiadomo, już model 550 XP, on już jest wyposażony w autotuna,
Także jak to jest to reklamowane, pilarka po prostu gotowa do pracy, nie trzeba nic regulować, ewentualnie tylko przy jakichś tam diagnozach serwisowych. No i się podłączają komputerem i tam sprawdzają sobie ilość tam chyba motogodzin, czy tam godzin pracy po prostu. Jakieś tam chyba jeszcze, nie pamiętam, no nie będę tutaj wymyślać, jakoś nie za często byłem z tą 550 na serwisie. No i co tutaj, jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania co do tej pilarki, czy 5.3, ogólnie z serii 300, czy właśnie do poprzedniego filmiku, gdzie się tam robiłem ten unboxing, rozpakowanie tego 365. Jeśli mają jakieś Państwo pytania, to śmiało można pisać. Proszę jednocześnie też o wyrozumiałość. Mówię, to są moje pierwsze filmiki. Mało tego, jeszcze jakiś czas nie siedziałem w pilarkach, także po prostu można powiedzieć, że dużą część informacji wyparowała mi z głowy. Jeśli popełniłem jakiś błąd czy coś takiego, proszę o kulturę i komentowanie. W razie czego jeszcze trzeba byłoby wyprostować. Także dziękuję.